Śmiechu było co niemiara. Nagle ktoś zawołał: zaraz, zaraz, zaraz. Tu nikt nie znalazł się przypadkowo. Uczestnicy konkursu recytatorskiego przeszli ostrą selekcję. Najlepsza 30 z powiatu ostruckiego zmierzyła się w zamku. Młodzi miłośnicy poezji wybrali chwytliwe utwory poetyckie. Paweł i Gaweł Aleksandra Fredry w interpretacji Michała Arsoba został wysoko oceniony. Chłopak opanował wiersz do perfekcji. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale najtrudniejsze było to, to zdanie, myliłem się, a tam mówiłem, a co, a to, co, co tam trzeba było mówić. Oj, Grzesiu, Grzesiu. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów rywalizowali w poszczególnych kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa do najłagodniejszych nie należała. Osobisty odbiór i dykcja to były najważniejsze wyznaczniki decydujące o sukcesie młodego człowieka. Niektóre dzieci puściły wodze fantazji i postawiły na gadżety. Strój, choć ważny, nie zawsze zapewnia powodzenie. Czasami zdarza się, że jakieś dziecko przychodzi w kostiumie, bo wydaje mu się, że te rekwizyty jakoś pomogą mu wyrazić emocje i swój tekst. Często jest tak, że potem skupia się na tym kostiumie i coś mu wypada, jakiś rekwizyt albo kapelusz wpada na oczy i niestety tekstu nie udaje się fajnie powiedzieć. Dobór repertuaru to on w znacznym stopniu gwarantuje wygraną. Najmłodsi nie zostali pozostawieni na pastwę losu. Rodzice i nauczyciele trzymali pieczę nad wszystkim. Dzieci, nie mając zbyt wiele do gadania, uczyły się tego, co im kazano. Właściwie to nauczyciele zwykle w naszej szkole wybierają wiersze. No i co, zadowolony jesteś z tego wyboru? Bardzo jestem zadowolony. A jaki to jest wiersz? Urodziny. I o czym on jest? Że taki jeden chłopak właśnie nie jadł bardzo dużo rzeczy na przyjęciu urodzinowym takiego jednego chłopca. Za dużo zjadł, no i tak się obrudził, że wszyscy tylko się z niego śmiali. Zrobili zdjęcie, no i on sam się śmiał z tego zdjęcia. Eliminacje wojewódzkie w Olsztynie to marzenie większości z obecnych na sali. Zabawa słowem może zapewnić prestiż. W końcu wyjazd na konkurs do stolicy Warmii i Mazur to nie chleb powszedni. Młodzi recytować lubią i z tego są dumni. Krótko mówiąc, dla wielu to hobby. Ja już od dziecka właśnie lubiłam właśnie recytować i to mi tak samo przychodzi. To mi sprawia przyjemność, moja pasja taka. Puentą naszej opowiastki niech będzie fakt, że poezję warto czytać. Prawda życiowa z wersów płynie i najlepszą nauczycielką często jest. Każdy wiersz swój morał ma i wnioski niech każdy już wyciąga z niego sam. Yeah.